Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku kryptowalut. Dziś widzicie na planszy flagę czerwoną z Bitcoinem. Zaraz się wszystko wyjaśni. Zaczynamy przegląd. Zaczynamy od Ada. Wczoraj spora korekta. Jak mówiłem na koniec przeglądu, żeby patrzeć, co się będzie działo z Bitcoinem, bo to może mieć znaczący wpływ na resztę rynków. No i tak też się stało. Bitcoin mocno spadł. No i reszta kryptowalut też mocno poszła w dół. Bitcoin Cash. Wczoraj również spadki, ale jeszcze utrzymuje się kurs poniżej wcześniejszego ATH. I Bitcoin. O co chodzi z tą flagą? To już wygląda na to, że mamy formację odwróconej flagi. Formacja flagi jest ogólnie zwiastunem kontynuacji trendu, tylko że tutaj mamy flagę odwróconą, co by oznaczało, że trend będzie kontynuowany, ale spadkowy. To tylko takie dywagacje, pokażę Wam, o co chodzi z tą flagą. Tutaj mamy maszt flagi, flaga jest odwrócona, to jest maszt i tutaj to jest właśnie flaga. I teraz, jeżeli ta formacja by się miała zrealizować, czyli kurs tu przebije nam tą trzecią linię trendu, to się ponakłada kilka rzeczy. Przebicie trzeciej linii trendu może oznaczać odwrócenie trendu, zrealizowanie tej formacji flagi. Jeżeli formacja by się miała zrealizować, to zasięg może być taki duży, jak tutaj był maszt. Czyli zobaczmy. Maszt miał zasięg około 9 tysięcy, dobrze, około 9 tysięcy jest maszt. I teraz jakbyśmy sobie to samo odmierzyli, powiedzmy, że tu by w tym miejscu nastąpiło wyjście dołem i odmierzymy sobie znowu 9 tysięcy w dół, to dochodzimy do poziomu 4 tysięcy. I przebijamy wcześniejsze ATH. Czyli po zrealizowaniu tej formacji może się okazać, że spadki sięgną tutaj do około 4000, 5000. Na razie tutaj, jak rysowałem wcześniej te zielone strzałeczki, idziemy według scenariusza na zielono, czyli wyjście górą z trójkąta, korekta, możliwy test wsparcia i odbicie. Tutaj w tym miejscu narysowałem zetknięcie się tych strzałeczek czerwonych, zielonych, bo może się okazać, że jednak nie nastąpi odbicie, tylko przejdziemy ze scenariusza optymistycznego do scenariusza negatywnego, czyli czerwona strzałka w dół. Dobra, to lećmy dalej. Bitcoin Gold testuje linię trendu wzrostowego. BitShares w dół. Frank. Czemu o franku mówię? Bo tak jak wspominałem już wcześniej, że możliwa tu jest korekta tych spadków, jakie były, i mamy. I to wszystko widać. I tak samo to widać na innych walutach fiat, na funcie czy dolarze. Zaraz do tego dojdę i pokażę. Dash. Dash po wczoraj sporej korekcie, zauważcie, że korekta doszła do linii trendu wzrostowego i kurs nam odbił. Jak na razie wszystko wygląda pozytywnie. Ci, którzy kupują w korektach, są zarobieni. Ładnie odbiło. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. EOS. Też nam tutaj się rozwija korekta. ETC. No ETC, spory ruch wczoraj. No i niestety dziś widać, że schodzi poniżej tego wcześniejszego ATH. To mówiłem już wiele razy, to ważne miejsce. Jeżeli kurs się odbije od tego ATH, to będzie kontynuował wzrosty. No jeżeli niestety nie uda się trwale przebić, no to możliwe test linii trendu wzrostowego. Ethereum. A Ethereum
Też wczoraj zaliczył sporą korektę, ale zauważcie, że dziś już prawdopodobnie będzie atakował swoje ATH. I teraz odnośnie tego, co mówiłem na franku, euro, też mamy korektę ostatnich spadków, osłabienie złotego i przy okazji mamy umocnienie dolara. Też odreagowanie tego, co mieliśmy przez ostatnie miesiące. Kurs doszedł do szczytu lokalnego i odbił. I mamy teraz umocnienie dolara. Zobaczymy, jak to się będzie tutaj rozwijało. Game. A game, nowe ATH. I wbrew temu, co dzieje się na innych kryptowalutach, idzie do góry. Funt. Tu podobnie jak nareszcie osłabienie złotego. Mamy odreagowanie. IOTA. Dalej w tym samym miejscu niezdecydowanie Lisk. Lisk wyglądał bardzo pozytywnie jeszcze dwa dni temu, ale dziś, tutaj drugi dzień rzędu na czerwono, zobaczymy jak się to rozwinie, ale może się okazać, że Lisk pójdzie za resztą kryptowalut, czyli jeżeli pogłębi się nam korekta, no to na Lisku też możemy mieć większe spadki. Litecoin. No Litecoin niestety niebezpiecznie wzdłuż linii trendu wzrostowego. Zauważcie, że jakby wrócić kilka odcinków, czy może kilkanaście, albo kilkadziesiąt wstecz, to te formacje, to się wszystko powtarza, czy na Litecoinie, czy na innych walutach. Też mówiłem, że zbliżamy się do linii trendu wzrostowego, kurs się odbija, trójkąty zwyżkujące. To są wszystko fraktale, bardzo do siebie podobne elementy. Jak przewiniemy tutaj, to też mamy trójkąt zwyżkujący. Testowanie linii trendu wzrostowego. Neo też odwrotnie niż Bitcoin. Choć wczoraj zaliczył też sporą korektę, ale kurs utrzymał się powyżej wcześniejszego ATH i dziś nowe ATH. OMG. OMG to chyba jeszcze niezdecydowanie. KTUM. Testował ATH, ale już powrót. Augur. No Augur, tutaj nic się za wiele nie dzieje, ale wczoraj jak gdyby też odwrotnie niż reszta. Świeczka na zielono. Sayacoin. No tu niestety, ale całkiem możliwe, że będziemy testować jeszcze raz wcześniejsze ATH. Steam. No tu przez cały czas testujemy wcześniejsze ATH. Stratis. A Stratis wczoraj nowe ATH. Stellar. No, Stellar przystał raz w korekcie. Tak. Dolar do złotówki jeszcze ten to samo. Złotówka nam się osłabia. Waves. Tu nic ciekawego nam się nie dzieje. Dolar, złoto i srebro. Mamy lekką korektę, ale tu jeszcze nie wiadomo, czy ta korekta się nie rozwinie. NEM. W korekcie. Monero. Monero widać, że też w opozycji do reszty, choć wczoraj zaliczył sporą korektę, ale dziś jest szansa na testowanie ATH. Ripple wczoraj mocna korekta i chyba dziś będzie kontynuowana. XVG dziś do góry i Zcash wczoraj spora korekta. Pomimo tego, że przedwczoraj testował już ATH, ale jest tendencja przez cały czas w górę. Dobrze, podsumowanie. Może być formacja odwróconej flagi, maszt, flaga, zasięg około 4000 dolarów. Na razie idziemy tym scenariuszem zielonym. Tutaj niektórzy chcą, żeby pokazać im, gdzie kupować i gdzie sprzedawać. Ale popatrzcie, że wyjście nastąpiło o wiele wcześniej niż ta strzałka zaznaczona, ale też i zasięg był wyższy. No, ciężko cokolwiek przewidzieć idealnie co do milimetra, ale to nie o to chodzi. Na razie widać, że mamy tutaj korektę, która może dojść do linii trendu wzrostowego i w tym momencie, w tym miejscu powinno nastąpić odbicie. Jeżeli nie, to możemy przejść na scenariusz czerwony.
Jeżeli przejdziemy na scenariusz czerwony, to może się oznaczać, że mamy wyjście dołem z tej formacji odwróconej flagi i będziemy testowali wcześniejsze ATH, czyli poziom około 7899. Jeżeli ten poziom zostanie przełamany, no to spadek do kolejnych testów 4900 i około 4000 zasięg flagi. Czyli pod to można sobie tutaj grać. Grać na odbicie albo na przebicie i tutaj mamy spory zakres możliwości spadków dla Bitcoina. To co mówiłem też wczoraj, że jeżeli tu Bitcoin nam zaliczy aż takie duże spadki, to może pociągnąć za sobą resztę kryptowalut, co też wczoraj było widać, więc trzeba to wziąć pod uwagę. Jeżeli chodzi o wykładniczy wzrost, to ja osobiście nie widzę tego, żeby po wykładniczym wzroście kurs nagle szedł nam w bok przez dłuższy okres czasu. Tu przy tak, po tak wykładniczych wzrostach następuje przeważnie dość spore odreagowanie, czyli mamy spore spadki, a dopiero później albo w górę, albo w bok. Także ja bym się tutaj nie spodziewał, że kurs ustabilizuje się na jakichś wysokich poziomach. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim za uwagę i do usłyszenia następnym razem.